Siemka, jestem Filipiny i witam w kolejnym materiale z gry Mumia. Które to było? Chyba to, tak. Dziś kończymy poziom, znaczy zaczynamy kolejny poziom. Będziemy walczyć w królestwie Kebera, opanowanym przez cienie tego Inhotepa. Tak. To był on. Tutaj na szczęście mamy ułatwienie, bo te oto potwory, zamarznięte szkielety, uciekają przed przed ogniem. Znaczy jak mamy podniesiony kamień, który jest który jest zaczarowany i zamieniony w ołć. Kamień w bryłę lawy, wtedy one uciekają, tak samo jak było z tymi ołć. A, blokuje. Trzeba prosą. Ejdź. Co one takie? Złe. Ejdź. Dobra. Ojdź, coś dzisiaj pecha mam. Ale zaraz to wszystko ogarnę. Mam nadzieję. Znowu. Jeszcze jeden był. Ten poziom nawet krótki jest. Mam nadzieję, nie rozbiłem go. Mam nadzieję, że będzie krótki, bo chciałbym nagrać dzisiaj też drugi. Bo ostatnią sobotę mało nagrałem, niestety. Ej, to są te... Ejdź, kto to mnie bije? Szczury jakieś inne? W co można strzelać tymi nietoperzami? Najpierw się... pozbędę nietoperzy, potem się zabiorę za jednostki naziemne. Dobra, chyba już wszystkie nietoperze. O, sekretny pokój jakiś. A nie, jeszcze. Dobra. Jeszcze jakieś szczurki widziałem. To one za chwilę. Ejdź. Nie teraz. Dobra, sekundka. I który teraz podejdzie? Dobra, jeszcze... Ilu jest? Trzech chyba? Ejdź, nie trafiłem. Nie mają odwagi. Dobra, jeszcze ten. O, tylu. Teraz sobie wszystko, co fajne, pozbieramy. I spróbuję otworzyć ten pokój. Sekretny. Ojdź, nie ten przycisk. Dawno nie grałem już. Przyciski mi się mylą. Ajaj. A, planuję pewną serię zacząć nagrywać i dowiecie się niedługo. O, nowy YouTube jest. Wczoraj doszedł, znaczy został zmieniony. I właśnie z tego powodu musiałem zmienić moje tło. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam na kanał. I gdzie ten pokój był? Tutaj jakiś otwieracz może? Chociaż jeden. Gdziekolwiek. Nie będzie. O, jest. Go wcześniej nie zauważyłem. Zwykle nie. Wejdź. Ogniste. Nie. Lodowe. Tak. Oj, mam nadzieję, że wam nic nie zagłuszało, bo telefon mi dzwonił. Przyszła mi wiadomość. A, dobra. Lecimy dalej. Czasem mogło coś zagłuszyć, ale... Może nie za długo. Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? A mam wszystko to, nie zbieram. Dobra, idę najpierw tu. Mamy lodowego ziomka.
ogniem. Dobra, załatwione. I tyle? Nikogo więcej? A są szczurki. I cienie ogniste. Dobra, załatwimy go z dystansu. Ajdź. No tak. Jakaś tutaj bestia mnie goni. Duch kaczki. No właśnie, tej kaczki. Może pamiętacie. A to bardziej jest jakiś ten... jeden z tych bożków, Anubis. Nie wiem dokładnie. Dobra, ten załatwiony. Jeszcze tego sobie załatwimy. A tutaj szczurka widziałem, dobra. Szczurek załatwiony. Włączę tylko ogień. A naprawdę, dużym ułatwieniem by było, gdyby wszystkie moce były przypisane do konkretnych klawiszy, na przykład 1, 2, 3, 4, 5. I tyle. I wygodniej by było. Nawet bardzo. 21 żyć, rekord. Jeszcze pójdę tam zajrzeć. Zejście w ciemność. Zajrzę tam, bo tam chyba było rozgałęzienie. Tak. Niewielkie, ale warto zobaczyć. Może jakieś życie będzie. Ale mam nadzieję, że nie takie, które trzeba będzie pokonać. Bo tych to nie lubię. Dobra, które... auć. Auć. Tędy chyba. I co tu jest? Nic, koniec. A, trudno. Ale coś tam było, jakieś punkty życia. Nie, energii chyba. Tak, energii. To teraz lecimy do przodu. Lewo. I wychodzimy na zewnątrz. Ten poziom chyba zmieszczę się w jednym odcinku. A, zapiszę sobie... a, zapisałem. To dobrze. Już nie... nie pamiętałem. Ale nie martwcie się, z moją pamięcią nie jest tak źle. O. Co my tutaj mamy? Uda mi się? Fajne! Fajnie to wyszło. Dobra, tu coś jest. A wyjdziemy sobie. Czasu mamy. Trochę, trochę czasu. Trzech ich jest. Życie tutaj jest, z tego co widziałem. O, właśnie. Tutaj tak. Bazeniki. Dobra, to tyle. Tamtych już nie zbieram. Wszystko mam na maksa. Na razie. Ale te cienie to cieniste bardzo są. Ciemność taka, a na początku tak fajnie jasno było, kolorowo. Znaczy, żółto. Wszędzie, bo piasek. A i tak, kolorowo na swój sposób. A tak, to sama ciemność. I tak smutno. Musimy za wszelką cenę tego Inchoteba pokonać. Bo za ciemno jest. Rozgałęzienie jakieś? Tak. To sobie chyba tutaj zejść. Już strzelają. Zmiana mocy. I lecimy. Auć. Auć. Co one takie? A wiem, kamyczkiem je wezmę. Zapomniałem o działaniu tej mocy. Tak długo już nie grałem. Dobra, zmiana pozycji. Auć. A, nie chcę mi się w to bawić. Po staropolsku prosą je zjedziemy. O, właśnie. Tutaj jeszcze woreczek. I lecimy dalej. Tylko którędy? A, tędy. Dobra.
Chodź. Dobra. Załatwiony. Szczurek. Tutaj coś mamy. A to jest ten pokój, gdzie wcześniej walczyliśmy. Z tym karaluchem wielkim. Mamy... Ajdź. Lodowe nietoperze. Ajdź. Wszystkie platformy zajęte. Zmierzę sobie tak w ogóle amunicję, żeby mi strzela... Żeby była mniej żarłoczna. Nie mogę trafić, ajaj. Dobra, jeden trafiony. Zawsze coś. Ajdź, to bolało. Nie, to perze są niefajne. Jak wszystkie potwory w tej grze. Ja ogólnie potwory w grach. Dobra, teraz zajmiemy się tymi. Albo i nie. Ajdź, jeszcze tam nietoperz jeden. Auć. Trafił. Bezczelny. Naparzają z dystansu. Nieładnie. Dobra. Trzeba coś energii zebrać. Ma końcówka. Tutaj nic ciekawego. Tutaj coś pływało. Tam jeszcze gdzieś energia jest. O właśnie. Dużo energii potrzeba, dużo. A masz. Ajdź. Dobra. Kilku tylko zostało. Jeszcze tam jeden chyba. Z tego co widziałem. Mam nadzieję, że dźwięk mi się nagrzewa, bo jak nie to... A właśnie. I w tym odcinku proszę was, abyście ocenili jakość tego filmu. Ponieważ teraz wypróbuję pewien sposób, dzięki któremu zmienię format filmu i chciałbym zobaczyć, czy odbije się to na jakości. Tak więc napiszcie, czy jest gorsza, czy lepsza, czy jak gorsza, to czy bardzo gorsza. Czy tak tylko trochę, minimalnie. O, stąd wzięliśmy odłamek wcześniej. Na początku gry. Jakoś ten jeden z trzech odłamków świętych. Teraz musimy się źródło energii, które ten odłamek blokował, zablokować. I teraz przygotujcie się na parkour. A nie, jeszcze nie. To najpierw wszystkich odstrzelimy. To trochę wygląda tak. Stoją przy ścianie, a my strzelamy. Tylko, że oni też strzelają. Ja tu chcę potwory, duchy atakować, nie wazony. Dobra. To tyle. A pozbieramy sobie jeszcze kamyczki. Przydadzą się. Dawno filmów nie kręciłem sprawy, wyszedłem. I lecimy. Tutaj już niedługo powinien być koniec. Mam nadzieję. Wielką. O właśnie, to jest koniec. Jeszcze sobie odpalimy tamto coś. Tylko nie pamiętam, jakim to przyciskiem miał być. A, zwykłym. Dobra. Lecimy. Ojdź. Tutaj straciłem chyba 5 żyć poprzednio. Aha. A, nie odblokowałem tego. Ale mam cela. Jupi, jestem mistrzem.
Trochę źle to zrobiłem. Bo tutaj właśnie się pomęczymy z tymi drzwiami. A trudno. Ajdź, prawie bym spadł. Coś mi przycięło. Dobra. Nie no, jak mógł nie zaskoczyć? Mówiłem, że tutaj dużo żyć stracę. Nie umiem grać. Dobra. Wracamy. Jakby to leciało? No, jak on mógł tam nie doskoczyć? Ja tego nie rozumiem. 20 żyć miałem, 21, jak przychodziłem do tej gry, do tego poziomu. A tu? Na takim skakaniu, malutkim, sobie postać nie może poradzić. Postać nie może poradzić, bo ja przecież dobrze skaczę. Ajaj. Bardzo ładnie. Teraz stąd lecimy. A tak w ogóle to mogliśmy skoczyć, ale trudno. Idziemy do początku. Dobra. To teraz musimy skoczyć na niebieski. Zaskoczył. I jak teraz? A bo to taka zagadka logiczna. Prosta, skromnie sobie nie daj rady. A dobra, może tam. Moja cierpliwość powoli się kończy. Ajaj. Dobra. Jak to musimy mieć, tak? Musi być niebieski i żółty włączony. Dobra, czyli tak. A, nie wyszło. Nie wyszło. A nie, to działa podwójnie. No to źle. Źle to pomyślałem. Skoczył. Dobra. Teraz doskoczyłem bardzo ładnie. Niektóre gry właśnie to mają, że łatwo się czasem przejdzie, a czasem się trzeba na tym samym poziomie męczyć i męczyć. Brawo. Brawo, młody Medjay. Bardzo ładnie. Jeśli wszystko pójdzie tak, jak planowaliśmy, kanał energetyczny powinien... Zadziałało! Jupi! Szybciej, Tut! Już wiem, jak zablokować pozostałe. Musimy się pośpieszyć i zatrzymać przed zaćmieniem pozostałe dwa kanały energetyczne. No to zostało nam niedużo poziomu. To tylko rozprzestrzeniający się cień Imhotepa. Musimy się śpieszyć. I mówisz, że jak mamy wyłączyć ten pokaz energii? Nie ma czasu na tłumaczenia. Poczekaj tu z Ardetem i resztą. Wkrótce wrócę. Niewiele czasu pozostało do zaćmienia. Bransoleto, tym razem naprawdę będę potrzebował wszystkich twoich mocy. O tak, najlepsza będzie moc na dalsze skakanie. No to ja się z wami żegnam już z tego poziomu, z wyjścia w ciemności. I komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który może nagram już za chwilę.